Cześć kochani, kochane ziomeczki moje. Dobra, zajmujemy się tym wzmacniaczem STAG20BA. Ustawienia equalizera na godzinę 12, wolumna dwójeczkę, kompresja na 0. No i teraz zobaczmy, jak to brzmi. Spróbujmy teraz jakoś to ujarzmiać. No, jeśli dodamy trebli, dam troszeczkę trebli, o, zwiększymy. Słyszycie, już jest od razu jaśniejsze. No, jeśli dam na maksa. Brzmi fajnie, jasno. No dobra, wróćmy teraz z powrotem do tej pozycji. A jeśli właśnie, jeśli już tutaj zmniejszymy, powiedzmy to. Słyszycie, no jest teraz troszeczkę takie zamulone, więc już basu się przebija. Więc załóżmy, zostawimy znowu na 12. Zobaczmy z midlami. No damy na minimum. Słyszycie, to jest taki efekt. Taki no taki przybrudzony. A teraz z kolei dam na maksa. Fajnie przebijało. Widać, że dosyć efektywnie zmienia ustawienia, zmienia brzmienie, zmieniają te gałki. No teraz bas na minimum. No słyszycie, teraz jak nie ma basu, to traci w ogóle całą swoją moc. Teraz jak dam bas na maksę. Krzesło zaczyna tutaj drżeć. Dobra, zobaczymy teraz tak. Bas dajemy na maksa, treble na maksa. Dobra, dajemy teraz midla na maksa. Tak to wygląda, a teraz dajemy midla na minimum. Fajne takie właśnie brzmienie, takie skompresowane. A teraz zobaczmy jeszcze, jak ta gałka od kompresji się zachowuje. Zobaczmy teraz z powrotem tutaj to brzmienie. Oczywiście no tutaj działanie tej kompresji teraz jest takie słabo zauważalne, no głównie dlatego też, że mamy głośność, no jednak mimo wszystko na dwójkę daną zaledwie. Mogę Wam pokazać, jak to by brzmiało głośniej, tylko że generalnie troszeczkę głośniczki chyba czy kamera nie wydoli. Teraz już zupełnie inaczej pod palcami nawet się czuje ten wzmacniacz. Nawet to te wibracje z pieca jakoś tak fajnie współgrają z tymi pod palcami.
Słyszycie, teraz jest kompresja dana na zero. Jest takie brzmienie, takie ciemniejsze. Jeśli teraz dam... Troszeczkę nam się rozjaśnia, bardziej taki klarowniejszy jest dźwięk, wyrównany. Teraz sobie zwiększymy. A teraz damy na maksa. Uwaga. No, działa tak jak należy. Widać, no po prostu wyrównywanie brzmienia i ten całe tutaj jakby regulacja tej gałki. Fajnie działa tutaj w tych granicach od połowy tutaj w tą stronę. No generalnie oczywiście, no zależy od upodobania, zależy od brzmienia, zależy od wszystkiego co mamy. No grałem na przykład na przetworniku przy gryfie, a jakbym dał na przykład przetwornik przy mostku. Teraz było przy gryfie, teraz popatrzcie, przy gryfie. A teraz dam przy mostku. Inaczej się gitara zachowuje, więc teraz wypadałoby wszystko po kolei pokazać, jakby brzmiało do przetwornika przy mostku. Więc widzicie, naprawdę ustawień tego jest bardzo dużo. Ja i tak nie dam rady pokazać wszystkiego, wszystkich po kolei ustawień, prawda? Przesuwać odrobineczkę i pokazywać, jak to się zmienia, no, ponieważ to by dużo czasu zajęło. Ale generalnie moja ocena tego wzmacniacza od 1 do 5, no to byłaby tak 5. 5, no równe 5 mi się wydaje, no bo tutaj właściwie nie można nic zarzucić, no bo tak pod względem ceny to trzeba przyznać naprawdę, no jest cena bardzo fajna. Pod względem brzmienia też jest bardzo dobrze, zależy oczywiście też od gitary jaką mamy i w ogóle od wielu czynników, chociażby nawet od kabla, prawda? To zależy, więc według mnie ocena całokształtu to jest 5. Brzmienie tak samo jest na Piątala. Według mnie po prostu ten piec dobrą robi robotę. No i szczególnie jeszcze te otwory Bass Reflex z tyłu są bardzo, bardzo przydatne. Wiadomo, że to jest tylko taki kombiak 20-watowy do grania sobie w domku, do ciśnięcia w domciu. To w każdym razie, no ja wam naprawdę serdecznie polecam. No po prostu firma Stag wydaje się może, że robi rzeczy takie bardziej takie budżetowe, ale właściwie zaczynam się do niej coraz bardziej przekonywać. No pod względem chociażby też wykonania tego sprzętu, no to nie wygląda też jakoś specjalnie słabo, kiepsko. Jak czasami się zdarzają, jednak no, trzeba przyznać, że czasami wzmacniacze wyglądają żałośnie, no, po prostu aż tak z jednej strony wygląd nie jest ważny, tak się mówi, prawda, ważne jest wnętrze i tak dalej, ale 90% i tak najpierw patrzy, 100% osób patrzy, 120% patrzy najpierw na wygląd zewnętrzny, więc właściwie wygląd zewnętrzny wzmacniacza też jest niczego sobie, bardzo dobry, no to jeszcze może wypadałoby gdzieś to zawiesić, no chyba o bajeransko, tak, także no ja wam polecam, no jeszcze tylko trzeba teraz będzie potestować wzmacniacze gitarowe Staga, mam nadzieję, że się tak samo nie zawiodę. Dobra, no to byłoby na tyle. No, jeśli to nie było wyczerpujące dla was, to piszcie, krzyczcie i tak dalej. Starałem się wam pokazać tak pokrótce wszystko, co trzeba, więc papatki, kochani.